Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Szósta nadeszła godzina i do modlitwy przyzywa. Chwałę więc Bogu należną oddajmy duchem radosnym. O tej godzinie baranek odkupił grzechy ludzkości. Mocą ofiary krzyżowej straconą cześć nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przeto swe serca otwórzmy na dar tak wielkiej światłości. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Postępuję według sprawiedliwości i prawa. Nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom. Poręcz za dobro Twojego sługi, aby mnie zuchwalcy nie gnębili. Oczy mi słabną od wypatrywania Twojej pomocy i od Twego sprawiedliwego słowa. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia. Już czas jest działać, Panie, bo pogwałcili Twoje prawo. Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni pańskiej. Kim jest ten człowiek, który życia pożąda i długich dni pragnie, by się nim cieszyć? Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciwko złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Tak mówi Pan, Bóg zastępów: nie lękaj się, mój ludu, który mieszkasz na Syjonie. W owym dniu będzie zdjęte brzemię z Twoich pleców i jarzmo z Twojej szyi. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie, i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.